Co jakiś czas świat i przyroda całkowicie nas zaskakują. Tak też stało się w przypadku bohatera dzisiejszego odcinka. Latimeria to ryba, która wymarła 60 milionów lat temu. Tak do niedawna sądzono do czasu, kiedy złowiono żywy okaz. Latimeria to prawdziwa, żywa skamieniałość. Tylko co to znaczy? Czym jest taka żywa skamieniałość? Żywa skamieniałość to pojęcie używane zarówno w stosunku do roślin, jak i zwierząt. Są to organizmy żyjące miliony lat temu. Odnajdujemy liczne skamieniałości takich zwierząt lub roślin. Jednocześnie udało im się przetrwać masowe wymierania i żyją do dziś. Zobaczcie przykład miłożębu rosnącego dziś oraz skamieniałości sprzed 170 milionów lat. To nie jest oczywiście tak, że nie zmieniły się przez te miliony lat. Tak jak cały otaczający nas świat nieustannie ewoluowały, zachowując jednocześnie ogólne cechy swoich przodków. Latimeria jest właśnie jednym z takich przykładów. Ryby te żyły na naszej planecie miliony lat temu. Wymarły jak dotąd sądzono około 65 milionów lat temu w trakcie wielkiego wymierania kredowego, które zakończyło również panowanie dinozaurów na naszej planecie. Po raz pierwszy latimerię złowiono przypadkowo 22 grudnia 1938 roku i było to całkowitym zaskoczeniem dla naukowców. Zobaczcie, jak wyglądałby przy niej człowiek. Ryby te mogły osiągać imponujące rozmiary. Długość ciała dochodzi nawet do dwóch metrów, a waga takich kolosów sięga 90 kilogramów. Bardzo charakterystyczne dla latimerii jest występowanie żuchwy połączonej podwójnym stawem z czaszką. Nie posiada też górnej szczęki, a jedynie podniebienie górne wyposażone w zęby. Dzięki temu w trakcie polowania potrafi podnosić górną część głowy. Jako bardzo stary gatunek latimerie są dość prymitywne. Nie mają typowych, charakterystycznych dla dzisiejszych kręgowców kręgosłupów. Wyposażone są w strunę grzbietową. Dopiero kolejne miliony lat sprawiły, że zwierzęta wykształciły kręgosłupy i układ kostny znany dziś. Płetwy są parzyste i osadzone na silnie umieśnionych trzonach. Co ciekawe, płynąc spokojnie, ryby te wiosują nimi naprzemiennie. Latimerie są drapieżnikami. Polują na kałamarnice, mątwy czy małe rekiny. I tu znowu ciekawostka. Naukowcy podejrzewają, że Latimeria potrafi spowolnić swój metabolizm, zapadając w coś jakby płytka postać hibernacji. Taka umiejętność dawałaby im niesamowitą zdolność do przetrwania i jednocześnie może być odpowiedzią, dlaczego rybom tym udało się przetrwać wielkie wymieranie. Ryby te są również długowieczne, mogą dożywać nawet 100 lat, a dojrzałość płciową osiągają po około 20 roku życia. Latimeria jest niesamowitym przykładem gatunku świetnie przystosowanego do swojego środowiska występowania, gatunkiem, który jako jeden z niewielu przetrwał miliony lat, prawie się nie zmieniając. Aż trudno uwierzyć, że przyroda naszej planety wciąż skrywa przed nami tyle tajemnic i niespodzianek. W tym odcinku to już wszystko, dziękuję za obejrzenie. Koniecznie pozostaw łapkę w górę, jeśli ci się podobał oraz będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz kanał. Cześć!